Cześć, tu Lucja i, a tak właściwie na pierwszym miejscu, artykuły naukowe czytane w całości, nie do końca profesjonalnie. Na pewno nie przeze mnie. Chcę teraz przeczytać artykuł Marioli Bieńko z Uniwersytetu Warszawskiego z przeglądu socjologicznego 2020 rok pod tytułem Etykiety Pedał i Lesba w heteronormatywnej rzeczywistości społecznej. Próba analizy. Streszczenie. Język jest zbiorem uwarunkowanych kulturowo znaków umożliwiających tworzenie prywatnych i społecznych znaczeń. Odgrywa kluczową rolę w wyobrażeniu i wyrażaniu nienormatywnych tożsamości seksualnych, które w mniejszym lub większym stopniu są podatne na proces stygmatyzacji. Artykuł jest przyczynkiem do badania procesu stawania się seksualnym dewiantem. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań jakościowych opartych na indywidualnych wywiadach przeprowadzonych w 2018 roku. Analiza wypowiedzi 15 homoseksualnych kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat mieszkających w Warszawie pozwoliła ukazać językową różnorodność etykiet odnoszących się do osób homoseksualnych. Z badań wynika, że językowe reprezentacje lesbijek i gejów w heteroseksualnych aktach mowy sytuują się pomiędzy eufemizmami i niewybrednymi kolokwializmami, które pełnią funkcje poniżających etykiet, znajdujących zastosowanie w różnych kontekstach. Celem prezentowanego badania nie było rozpoznanie odrębności języka wspólnoty osób homoseksualnych a konceptualne ujęcie miejsca płciowej i seksualnej nieheteronormatywności w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Słowa kluczowe. Geje i lesbijki. Porządek heteronormatywny. Homofobiczne etykiety. Deviant. Wprowadzenie. Tematem artykułu jest etykietowanie i stygmatyzacja osób homoseksualnych. Seksualność ujmowana jako konstrukt społeczny jest produktem negocjacji, zmagań i konfliktów pomiędzy tymi, którzy mają władzę definiowania, regulowania i kontrolowania, a tymi, którzy opierają się tym mechanizmom. Osoba homoseksualna, która nie wpisuje się w sztywne, z góry określone parametry binarności heteronormatywnej, jest postrzegana jako dewiant. Nadaje się jej określoną etykietę, zmuszając do podporządkowania. Konwencji I tym samym lokując na nieuprzywilejowanym miejscu w systemie heteromatriksu. Stygmat homoseksualizmu funkcjonuje jako symbol społeczny, jego znaczenia w kulturowej i historycznej przestrzeni ulegają ciągłym przeobrażeniom. Jako zagrożenie ładu społecznego, homoseksualizm postrzegany jest w kategoriach grzechu, choroby, perwersji, przestępstwa. Obserwowane reakcje w otoczeniu społecznym przyczyniają się do utrwalenia poczucia inności i przyspieszania rozwoju tzw. kariery dewianta, przez co Howard Becker rozumie proces utrwalania obrazu samego siebie i kształtowania dewiacyjnej roli społecznej jednostki. W artykule zostaną opisane wyniki badań na temat etykiet osób homoseksualnych. Są one rozumiane jako efekt zabiegów interpretacyjnych, silnie zdeterminowanych konkretną wizją świata społecznego. Analiza jest próbą spojrzenia na procesualną, społecznie konstruowaną istotę świata znaczeń i relacji międzyludzkich z punktu widzenia homoseksualnych kobiet i mężczyzn. Nabywanie statusu homoseksualnego dewianta. W kręgu Amerykańskiej refleksji humanistycznej wyróżnia się różne kryteria definiowania zachowań dewiacyjnych. Socjologiczny opis warunków istnienia ładu społecznego opiera się na dwóch odmiennych orientacjach normatywnej oraz interpretatywnej. W ujęciu orientacji normatywnej, charakterystycznej dla socjologii strukturalno-funkcjonalnej, Dane zachowanie może być uznane za dewiacyjne tylko wtedy, kiedy jest niezgodne z jednolitym systemem symbolicznym wartości, norm, celów społecznych, reguł lub oczekiwań zbiorowości. W tej perspektywie dewiacja to umotywowana tendencja podmiotu do zachowania się w sposób sprzeczny ze zinstytucjonalizowanymi wzorami normatywnymi. Koncepcje sytuujące się w orientacji interpretatywnej, zwane teoriami naznaczania, etykietowania, stygmatyzacji czy labelingu, nawiązują do założeń interakcjonizmu symbolicznego. Przypis wielu autorów twierdzi, że nie są to teorie, lecz raczej podejścia, kierunki i szkoły, bo nie stanowią logicznie powiązanych ze sobą twierdzeń a wspólnych ich mianownikiem jest zainteresowanie problemem dewiacji oraz podobny sposób ich postrzegania. Definiują one dewiację jako zjawisko zachodzące w trakcie społecznych interakcji, podczas których centralny staje się proces społecznego uznawania jednostki za dewianta. Jednostka nie ma wpływu na to, czy jej zachowanie będzie określone jako dewiacyjne. Stanie się ono takim dopiero w momencie wystąpienia reakcji społecznej. W klasycznym ujęciu Howarda Beckera, labeling to proces społecznego negocjowania etykiety dewianta przez osobę poprzez odwołanie się do kategorii kontroli społecznej, zarówno nieformalnej, jak i instytucjonalnej. W myśl teorii Beckera, dewiacja nie jest cechą czynu, wyglądu czy zachowania lub stanu świadomości. Jest raczej skutkiem występowania określonych reguł i sankcji stosowanych w przypadkach odstępowania od nich. Również według koncepcji naznaczania Edwina Lemerta, to nie sam akt posiadania piętna, ale wtórny proces nadawania stygmatu czy etykiety przez społeczeństwo prowadzi do tworzenia jednostki wykluczonej społecznie. Dewiecja pierwotna to zachowanie, które naruszyło normę w sposób niezawiniony. Ma marginalny wpływ na status i strukturę psychiczną dewianta. Zupełnie inne znaczenie ma to, co jest określane mianem dewiacji wtórnej, polegającej na publicznym naznaczeniu kogoś jako dewianta. Dopiero wówczas zachowanie traktuje się jako istotne naruszenie normy. Dewiant to ten, któremu etykieta została skutecznie przyklejona, zaś dewiacja to zachowanie, które ludzie tak nazwali. Jest to proces społecznego nadawania statusu dewianta. W czasie interakcji dewianta ze społeczną widownią dochodzi do ustalenia treści i znaczenia zachowania dewiacyjnego, do przyjęcia bądź odrzucenia dewiacyjnej etykiety. Zgodnie z założeniami interakcjonizmu symbolicznego, zmienność i płynność definiowania danego zachowania jako dewiacyjnego jest konsekwencją faktu, iż rzeczywistość ta jest konstruktem powstającym w toku ciągłych interakcji. Dlatego zakres pojęcia dewiacji rozpatrywany z tej perspektywy nigdy nie jest jednoznacznie określony i może ulegać ciągłym modyfikacjom. Rezygnuje się z absolutystycznego ujmowania norm społecznych na rzecz ujęcia relatywistycznego i kontekstowego. To społeczeństwo kreuje dewiantów, gdyż dopiero uznanie określonych zachowań za niezgodne z normami stwarza możliwość pojawienia się zjawiska dewiacji. Czynnikiem decydującym jest społeczny kontekst zachowania i jego interpretacja w świadomości innych ludzi. Erving Goffman wyróżnił w społeczeństwie osoby piętnowane innych, i osoby piętnujące normalsów. Napiętnowanie jednostki oznacza jej zdefiniowanie w taki sposób, by wyeksponować konkretny negatywny atrybut oraz zdegradować ją zgodnie z nadaną etykietą. Goffman wskazuje na trzy rodzaje piętna, które wywołują reakcję społeczną. Pierwszy rodzaj wiąże się z innością fizyczną deformacjami ciała. Drugi związany jest z wadami charakteru nienaturalnymi namiętnościami, niebezpiecznymi lub dogmatycznymi przekonaniami oraz nieuczciwością. O wadach tych wnioskuje się na podstawie zaburzeń psychicznych, pobytu w więzieniu, nałogów, alkoholizmu, orientacji homoseksualnej. Bezrobocia, prób samobójczych, a nawet radykalnych zachowań politycznych. Trzecim rodzajem są grupowe piętna etniczne, rasowe, religijne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Homoseksualność można postrzegać zarówno jako dewiację osiąganą, wynikającą z zachowania, którego zasadą jest łamanie normy, jak również jako dewiację przypisaną, niezależną od zachowania czy intencji. Osoba homoseksualna może więc naruszać normy i zasady społeczne w dwojaki sposób. Po pierwsze, przez sam fakt posiadania niewłaściwej i nietypowej identyfikacji seksualnej, która nie jest kwestią wyboru, ale uważa się ją za grzeszną, sprzeczną z naturą, odbiegającą od przyjętych binarnych standardów heteronormatywnych dewiacja przypisana. Po drugie, przez aktywność seksualną służącą zaspokajaniu perwersyjnych potrzeb, ukierunkowanych na przyjemność, a nie na prokreację, a więc destabilizujących porządek normatywny, a także przez zachowania obrażające poczucie przyzwoitości innych, jak na przykład poszukiwanie partnera seksualnego w specyficznych miejscach, takich jak parki i toalety publiczne, dewiacja osiągana. Spróbujmy prześledzić opisany przez Beckera proces dewiacyjnej kariery na przykładzie osoby homoseksualnej nabywającej status dewianta. Na początku jednostka traci społeczne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa na skutek negatywnego naznaczenia, często zostaje pozbawiona możliwości uczestniczenia w normalnym życiu społecznym. Osoby homoseksualne w sferze publicznej tracą cielesną konkretność i kulturowe usytuowanie. Kategoria inności staje się podstawą ich podrzędnej pozycji. Bycie homoseksualnym dewiantem prowadzi do niemożności korzystania z praw i urządzeń systemowych w danej społeczności, do których dostęp jest formalnie gwarantowany, jak w przypadku zawarcia związku małżeńskiego. Na kolejnym etapie procesu nabywania statusu dewianta, osoba homoseksualna zostaje odizolowana od tzw. porządnych obywateli. Otrzymuje werbalne i niewerbalne komunikaty sygnalizujące jej, że jest gorsza i nieakceptowana w roli współpracownika, przyjaciela, sąsiada, członka rodziny. Status osoby homoseksualnej jako nosiciela piętna skłania do ukrywania swojej orientacji w obawie przed przemocą. Może to doprowadzić do kształtowania egzystencji wokół posiadanego piętna, a nawet całkowitego autowykluczenia. Amerykański psychiatra Elan Mayer. Powiązał tę sytuację ze zjawiskiem tzw. stresu mniejszościowego. Następny etap to załamanie się osobistych skryptów życiowych, co oznacza, że osoba homoseksualna traci dotychczasowe punkty odniesienia i stabilizację życiową, obniża się jej samoocena. W obawie przed utratą poczucia własnej wartości zaczyna uruchamiać mechanizmy obronne i przystosowywać się do roli dewianta. Jest to kolejny etap nabywania statusu, w którym osoba homoseksualna, wyizolowana z dotychczasowego środowiska życia, zaczyna szukać kontaktu z innymi grupami, które mogłyby ją zaakceptować. Ruch społeczny osób nieheteronormatywnych pozwala na konsolidację wokół uznawanych norm, rytuałów, symbolicznych emblematów, umożliwia określenie strategii obronnych, podnoszących status grupy dewiantów w społeczeństwie. Ułatwia werbalizowanie ich roszczeń w przestrzeni publicznej. Końcowy etap, według Beckera, polega na ostatecznym nadaniu statusu dywianta, a więc na zmianie jego statusu głównego, czyli tego, który określa miejsce człowieka w grupie, oraz podporządkowaniu mu wszystkich innych statusów. Becker posługuje się pojęciami Master i Subordinate Status, status dominujący i podporządkowany. Jedna z cech statusu staje się dominująca dla danej osoby, biorąc wyraźnie górę nad wszystkimi pozostałymi. Homoseksualny mężczyzna, naznaczony jako deviant, będzie przede wszystkim pedałem, a dopiero w dalszej kolejności synem, bratem, przyjacielem, sąsiadem. Kobiety i mężczyźni homoseksualni, identyfikowani i oceniani głównie według statusu dominującego, mogą czuć się wykluczeni jako seksualni dewianci. Nierzadko jednak czynią ze swojej inności strategię w walce o uznanie w dyskursie emancypacyjnym. Love parades są rodzajem prowokacji, mającej na celu stworzenie płaszczyzny identyfikacji stanowiącej podstawę lesbijskiej i gejowskiej solidarności nadawany przez społeczną widownię status dewianta, staje się powodem do dumy z przynależności do stygmatyzowanej kategorii. Są to intencjonalni dewianci, odmiency, którzy pragną się wyróżnić. Sami przypisują sobie etykietę dewianta, podkreślając swoją seksualną odrębność, demonstrując marginalność, a zarazem oryginalność. Kampowe manifestacje seksualności, obrazy całujących się par gejów czy też po prostu sceny trzymania się za ręce osób tej samej płci, to sposoby konstruowania w przestrzeni publicznej własnej tożsamości w sytuacji naznaczania. Takie publiczne obnoszenie się dewianta jest jednak krytykowane przez normalców jako ofensywne zajmowanie nienależnego sobie miejsca. Publiczne akty potępienia były i są głównym źródłem informacji o granicach systemu normatywnego społeczności. Uznanie statusu devianta za status główny określane jest przez Harolda Garfinkla jako ceremonia degradacji statusu. Przyjmuje ona postać rytuału, procesu narzuconej komunikacji, który ma na celu zmianę całkowitej tożsamości jednostki w tożsamość o niższym statusie według standardów danej grupy. Publiczne informowanie otoczenia o przyczynach zmiany tożsamości umożliwia grupie wyrażenie swojego oburzenia i potępienie moralne sprawcy. Dewiant zostaje uznany za nową osobę i zaczyna być postrzegany wyłącznie przez pryzmat swojej nowej tożsamości. Ujawnienie, iż dana osoba jest homoseksualna, powoduje, że otoczenie zaczyna reinterpretować jej przeszłe zachowania, które dotychczas nie budziły żadnych zastrzeżeń. Można na przykład powiedzieć o geju, że zawsze miał pedalski wygląd. Poprzez takie uzgadnianie rzeczywistości, widownia społeczna dąży do uzyskania poczucia zgodności nowej, dewiacyjnej tożsamości jednostki z jej postępowaniem w przeszłości. Jakiekolwiek nieprawidłowe zachowanie stanowi dla otoczenia potwierdzenie słuszności naznaczenia jako dewianta i skutkuje wzmocnieniem negatywnych reakcji społecznych. Następuje redukcja tożsamości osoby homoseksualnej do wymiaru dewiacji rozszerzonej na całość jej aktywności życiowej. Negatywna etykieta staje się permanentnym elementem obrazu samego siebie, a dewiacyjna rola nabiera charakteru stałego. Skutki publicznej stygmatyzacji są nieodwracalne. Bycie pedałem czy lesbą uzasadnia z powodzeniem wszelkie niewłaściwe zachowania dewianta dotyczące przeszłości, teraźniejszości, a nawet przyszłości. Ceremonie degradacji statusu osób homoseksualnych w Polsce. Współczesna debata na temat naznaczania i stygmatyzacji osób homoseksualnych jest jednocześnie dyskusją nad kondycją więzi społecznych stosunek do homoseksualizmu jako odmienności w wielokulturach trudnej do zaakceptowania jest ważną miarą społecznej otwartości. W społeczeństwie polskim istnieje problem gorszego traktowania ze względu na orientację psychoseksualną. Polacy deklarują duży dystans wobec przedstawicieli środowiska LGBT. Ceremonie degradacji statusu ob osób homoseksualnych są w polskiej przestrzeni publicznej widoczne, a niekiedy bywają nawet spektakularne, jak w przypadku brutalnego ataku na uczestników Marszu Równości w Białym Stoku w 2019 roku. Harold Garfinkel, analizując efektywność praktyk degradacyjnych, podkreślił, że publiczne oskarżenie powinno pokazywać bohatera wydarzeń jako nietypowego i niegodziwego. Wyniki badań sondażowych wskazują, że homoseksualizm postrzegany jest w Polsce jako odstępstwo od normy. Cebos 2019. Na pierwszy plan wysuwa się w świadomości społecznej zdemonizowany odmieniec, budzący lęk lub oburzenie, oraz jego czyn i drastyczna sytuacja, w której nastąpił konflikt z moralnością i obyczajem. Profilem geja jest gorszyciel. Przedstawiciel obcej i wrogiej cywilizacji, spiskowiec, pragnący podstępnymi metodami uzyskać wpływ na życie publiczne, parias, profanujący otoczenie swoją obecnością. Uniwersalnymi etykietami pozostają zboczeniec i deviant. Homofobiczna narracja publiczna z homoseksualistą jako obcym staje się w Polsce narracją programową, wyrażającą się w okrzykach pedały do gazu. Zrobimy z wami co z Hi Aż nie mogę tego przeczytać. Zrobimy z wami co Hitler z Żydami. W nacjonalistycznym dyskursie mamy do czynienia z semantycznym zabiegiem judaizowania geja. W roli obcego lesbika i gej zastąpili przedwojennego Żyda. Podczas kampanii w wyborach prezydenckich 2020 roku osoby LGBT utożsamiane z neobolszewicką ideologią, tym razem zastąpiły komunistów. Ceremonie degradacji pozwalają na społeczną konstrukcję dewiacji w kontekstach poznawczych i symbolicznych. Język opisu jest szczególnie ważny w procesie wyznaczania postaw wobec seksualnych odwieńców. Mowa nienawiści zawiera przejawy niechęci i pogardy wobec przedstawicieli mniejszości seksualnych, którzy uczestniczą w dyskursie wykluczenia. Atakowany wróg społeczny pozbawiony zostaje biografii innej niż zbiorowa. Degradacyjna kategoria osób homoseksualnych ma pomóc w utrzymaniu istniejącego ładu społecznego. Wskazywanym przez Garfinkla warunkiem skuteczności naznaczenia społecznego jest odseparowanie dewianta od dotychczas zajmowanego miejsca w porządku normatywnym i wyraźne pokazanie, że jest on inny niż reszta społeczeństwa, że nie zasługuje na dalsze członkostwo w grupie i powinien być z niej usunięty. Osobom homoseksualnym odmawia się człowieczeństwa lub istotnych cech prawdziwego człowieka. Jak w przypadku straszenia nadejściem tęczowej zarazy, czy też sprowadzenia LGBT jedynie do wrogiej społecznej ideologii, tak jakby to pojęcie nie odnosiło się do określonej grupy ludzi. Dehumanizowanie może być celowe, ale często ma charakter spontaniczny, nieintencjonalny, wywołany samą świadomością obecności dewianta. Używanie homofobicznych etykiet utrwala stereotyp dewianta jako wroga, którego należy się bać i unikać. Jest to szczególnie niebezpieczne uprzedzenie, gdyż na pozytywny stosunek do osób o orientacji homoseksualnej istotnie wpływa z, w Polsce znajomość geja lub lesbijki. Garfinkel podkreśla wa ważną rolę oskarżyciela, który musi przekonać świadków ceremonii degradacji, że działa w obronie wartości. Wytwarzanie poczucia zagrożenia dla tradycji, porządku moralnego i społecznego ze strony osób homoseksualnych jest strategią chętnie wykorzystywaną w dyskursie publicznym. Zagrożenie to ma wynikać przede wszystkim z nieprokreacyjnego charakteru związków seksualnych oraz przekonania, że homoseksualizm jest nabywany i może być przekazywany jak choroba. Zwłaszcza gej jest wrogiem, którego należy napiętnować i wyeliminować, niszczy bowiem fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej, a tym samym rodzinę, która jest fundamentem narodu. Często pojawia się argument o zagrożeniu dla dzieci ze strony gejów, którzy są pedofilami. Atak na osoby homoseksualne jest neutralizowany przez odwoływanie się do wyższych racji. Jednak w większości nie dotyczy to kobiet, których homoseksualność zostaje niejako zawieszona w próżni, nie znajduje oparcia w rozpoznawalnych strukturach tradycji. Uwidacznia się brak reprezentacji doświadczeń kobietnych nieheteronormatywnych w tekstach kultury oraz strukturach politycznych, jak również infantylizowanie i paternalizowanie związków uczuciowych i erotycznych między kobietami. Garfinkel zwraca uwagę, że ze względu na skuteczność społecznego naznaczania dewianta oskarżyciel powinien przekonać nie tylko o swoim prawie do obrony wartości nadrzędnych, ale także o swoim prawie do oskarżania. Nie występuje bowiem jako osoba prywatna, lecz przedstawia się jako reprezentant interesu publicznego podobnie jak radni polskich powiatów. Którzy w związku z podpisaną 18 lutego 2019 roku w Warszawie deklaracją, zwaną Kartą LGBT, podjęli działania na rzecz ochrony dzieci przed seksualizacją, przyjmując uchwały, deklaracje lub stanowiska w kwestii stref wolnych od LGBT. Ta praktyka administracyjna organów samorządu terytorialnego jest przejawem bezpośredniej dyskryminacji strukturalnej. Lokalne władze, dając sobie prawo do oskarżania, uznają nierówne traktowanie i ograniczenia za racjonalne i obiektywne. Polityczne hasła mają zarazem ścisły związek z etyką, co przypomina działanie w stanie wyższej konieczności. Reprezentanci walki z wrogiem określanym jako ideologia LGBT przekonują, że bronią fundamentalnych dla porządku demokratycznego wartości, jak tolerancja i wolność słowa. Heteronormatywność gloryfikowana jest jako gwarancja stabilizacji i ciągłości kulturowej. Oskarżyciel pomaga zdefiniować sytuację w taki sposób, by świadkowie ceremonii degradacji pozbyli się wątpliwości. Zrzuca na nich część odpowiedzialności za to, w czym uczestniczą. Demokratycznie wybrane władze tłumaczą, że podejmując konkretne decyzje, wyrażają przekonania tzw. zwykłych obywateli. Jakikolwiek sprzeciw wobec nich byłby przejawem zamachu na demokrację, a także wyrazem nietolerancji. Garfinkel wskazywał rolę na świadków ceremonii degradacji, którzy powinni bezwarunkowo popierać działania oskarżyciela. Nie zawsze jednak decyzja udzielenia poparcia nasuwa się samoistnie, a nawet zdarza się, że świadkowie ceremonii dokonują wyborów niezgodnych z narracją oskarżyciela. W uchwale anty-LGBT. Radni jednego z małopolskich miast stwierdzili, że bronią niewinności dzieci i autorytetu rodziny. Dlaczego oni nie uszanują, że my tutaj żyjemy w zgodzie z prawami natury, żyjemy w zgodzie z naszą tradycją? pyta zdumiony radny gminy po tym, jak w wyniku podpisania uchwały anty LGBT francuskie miasto partnerskie zdecydowało o zerwaniu współpracy z Polakami. Przedstawiciele francuskiego samorządu jako świadkowie ceremonii degradacji nie tylko nie udzielili poparcia polskiemu oskarżycielowi, ale także zaprzeczyli słuszności podejmowanych przez niego działań. Przedstawione przez Garfinka warunki skuteczności praktyk degradacyjnych są zdumiewająco adekwatne do podejmowanych w Polsce społecznych mechanizmów radzenia sobie z pedałami i lesbami. Spełnianie tych warunków uprawnia ceremonię degradacji statusu osób homoseksualnych, a tym samym przekształca symboliczny porządek normatywny, eliminując gejów i lesbijki z obszaru normalności. Warto podkreślić, że przyporządkowanie osób homoseksualnych do kategorii dewiantów odbywa się współcześnie przy udziale nieograniczonej liczby zarówno świadków, jak i oskarżycieli współpracujących ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Specyfika forów internetowych i poczucie anonimowości optymalizują proces infamii społecznej seksualnych odmieniów w skali globalnej. Metodologiczne podstawy badań. Na użytek artykułu wyodrębniłam część analityczną poświęconą znajomości określeń osób homoseksualnych, stanowiącą fragment szerszych badań tożsamości społecznej gejów i lesbijek z punktu widzenia, y, z punktu widzenia tworzących też z punktu widzenia tworzących tę rzeczywistość podmiotów. Ramy teoretyczną badań wyznaczają założenia socjologii interpretatywnej, według których rzeczywistość społeczna nie jest, lecz ustawicznie staje się, a obiektywny charakter rzeczywistości należy traktować jako efekt zabiegów interpretacyjnych. Wykorzystałam także założenia fenomenologiczne i konstruktywistyczne. Fenomenologia zajmuje się głównie tym, jak rzeczy, zdarzenia, przejawiają się w doświadczeniu jednostek. Według założeń konstruktywizmu, świat społeczny jest strukturą, której podstawową własnością są sensy i znaczenia, tworzone przez ludzi w ich codziennej aktywności. Działanie społeczne ma postać interakcji, w których dochodzi do powstania wzorów interpretacji o charakterze intersubiektywnym. Rzeczywistość jest kreowana i refleksyjnie odtwarzana, staje się światem dynamicznych i negocjowanych znaczeń. Badania skupiają się na doświadczeniach kobiet i mężczyzn homoseksualnych jako uczestników życia społecznego. W przypadku prezentowanej analizy chodzi o etykiety, których osoby homoseksualne są zarówno odbiorcami, jak i nadawcami. Wytwarzającymi i podtrzymującymi istotne zespoły znaczeń w obszarze wiedzy życia codziennego. Opisywane badania mają charakter eksploracyjny i są zawężone do trzech celów: zaspokojenia ciekawości badacza i lepszego zrozumienia przedmiotu badania, oceny możliwości podjęcia szerszych badań oraz wypracowania metod, które zostaną użyte w dalszych badaniach. Sformułowałam trzy problemy badawcze. Czy etykiety, jako konstrukty wyrastające z konkretnej perspektywy widzenia świata społecznego badanych kobiet i mężczyzn, postrzegane są przez nich jako negatywnie wartościujące i naznaczające ich jako dewiantów? 2. Na podstawie jakich stereotypów i uprzedzeń konstruowane są etykiety homoseksualnych kobiet i mężczyzn w badanej grupie? 3. Czy etykiety stosowane wobec siebie przez badane kobiety i mężczyzn homoseksualnych mają charakter płynnych i negocjowanych konstruktów? Nie stawiałam hipotez, ani nie przyjmowałam wstępnych założeń teoretycznych, gdyż zależało mi na tym, aby ujrzeć rzeczywistość z perspektywy badanego, jego wyobrażeń, myśli, przeżyć, sposobu interpretacji świata, sięgnąć do unikalnego zasobu jego wiedzy potocznej, codziennej. Najwłaściwszą perspektywą badawczą w tym przypadku jest analiza jakościowa, uwzględniająca poglądy subiektywne, podmiotowe oraz terminy, którymi posługują się badane osoby. Główną techniką zbierania danych był wywiad częściowo ustrukturalizowany, charakteryzujący się tym, iż posiada ustaloną kolejność tematów, które badacz powinien podjąć, aby zdobyć potrzebne informacje, i opiera się na uprzednio przygotowanych pytaniach. Prowadzący wywiad jest otwarty na zmianę kolejności pytań i ich modyfikację pod wpływem już uzyskanych odpowiedzi. Ten rodzaj wywiadu zapewnia elastyczność oraz pozostawia przestrzeń do pojawienia się nieoczekiwanych wątków rozmowy, które badacz może pogłębiać na drodze dalszych pytań. O wyborze interpretacyjnej analizy fenomenologicznej: Interpretative Phenomenological Analysis IPA. Jako podejścia badawczego, przysądził fakt, iż pozwala ona na poznanie sposobów, za pomocą których jednostki nadają sens swoim codziennym doświadczeniom. Badacz koncentruje się na opisie doświadczeń uświadamianych i zapamiętanych przez społecznych aktorów. IPA została zaczerpnięta z psychologii jakościowej, a obecnie stosują ją również przedstawiciele innych nauk społecznych. Badania prowadzone na świecie z wykorzystaniem tego podejścia dotyczą przede wszystkim doświadczania inności, między innymi przez przedstawicieli mniejszości seksualnych. Analiza w IPA obejmuje proces podwójnej interpretacji. W pierwszej kolejności badani o orientacji homoseksualnej nadają sens i znaczenie etykietom jako zjawiskom, z którymi stykają się w swoim świecie. A następnie badacz o orientacji heteroseksualnej Próbuje odkodować to znaczenie, nadać sens interpretacjom tworzonym przez badanych. Wykorzystanie statusu obcości badacza wobec badanej rzeczywistości pozwala identyfikować nieuświadamiane elementy codzienności osób badanych. Analiza właściwa wiąże się z rozwijaniem sensu wypowiedzi rozmówców, jak i dostrzeganiem sposobów interpretowania etykiet przez kobiety i mężczyzn. W przypadku opisywanych badań zastosowanie IPA wynikało z chęci uznania ważności poszczególnych narracji i pokazania perspektywy każdego z uczestników badań. Przeprowadzona analiza konstruowania etykiet uwzględnia kontekst życia jednostki, ale też szerszych procesów społeczno-kulturowych dotyczących społecznego naznaczania osób homoseksualnych jako dewiantów. Dobór próby i sposób przeprowadzenia badań. Badania zostały przeprowadzone w 2018 roku w Warszawie. Zastosowano celowy dobór próby badawczej, posługując się metodą kuli śnieżnej snowball sampling. Uzyskana w ten sposób próba jest homogeniczna ze względu na zbliżony wiek, podobny poziom wykształcenia i to samo miejsce zamieszkania uczestników. W Badaniu wzięło udział 15 osób homoseksualnych, 6 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Przewaga mężczyzn wynika z tego, że chętniej zgadzali się oni na udział w badaniach niż kobiety. 11 osób, 4 kobiety i 7 mężczyzn, studiuje na uczelniach warszawskich. 4 osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, z wykształceniem średnim i wyższym pracują zawodowo. Wszyscy mieszkają w Warszawie. Spotkania odbywały się w miejscach, które wybierali rozmówcy. Wszystkie wywiady zostały zanonimizowane, o czym zapewniono każdego uczestnika badań. Zgoda osób badanych na uczestnictwo była w pełni dobrowolna. Rozmowy nagrywane na dyktafon trwały od 30 minut do jednej godziny. Nagrania stanowiły podstawę do przygotowania transkrypcji wywiadów, które zostały zanalizowane zgodnie z zaleceniami IPA, więc objęły następujące etapy. Wielokrotne czytanie zebranego materiału, sporządzanie notatek dotyczących transkrypcji, nadawanie tytułów wyłaniającym się wątkom, przekształcanie notatek w celu wyodrębnienia ujawniających się tematów, szukanie związków między wątkami i grupowanie tematów, redukcja tematów podrzędnych, których nie można przypisać do żadnego zbioru, wyodrębnienie listy nadrzędnych tematów dla każdego rozmówcy. A ostatecznie także dla całej grupy. Na etapie wielokrotnego czytania i sporządzania notatek skupiłam się na zawartości semantycznej materiału. Na etapie przekształcania notatek w celu wyodrębniania ujawniających się tematów, poszczególne części materiałów były interpretowane w odniesieniu do całości, a całość w odniesieniu do części. Yy, tutaj to była pierwsza. Yy. Wiek osób poszczególnych, imiona i status, to znaczy studiuje, pracuje. Hmm, niezbyt istotne, chyba. Przedstawiona analiza dotyczy wybranych obszarów zagadnień odpowiadających zawartości trzech zadanych w wywiadzie pytań. Strukturę analizy wyznaczył porządek ujawniających się nadrzędnych tematów, które poruszyli wszyscy uczestnicy wywiadów. Stosowane w środowisku badanych osób etykiety homoseksualnych kobiet i mężczyzn. Stosowane przez badane osoby etykiety homoseksualnych kobiet i mężczyzn, znaczenia przypisywane etykietom stosowanym w odniesieniu do osób homoseksualnych i przez same osoby homoseksualne. W podejściu do analizy danych jakościowych za Matthew Milesem i Michaelem Habermanem przyjęłam interaktywny i cykliczny model analizy, w którym trzy działania: Redukcja danych, reprezentowanie danych oraz wyprowadzanie i weryfikacja wniosków zachodzą jednocześnie i oddziałują na siebie. Redukcja danych na poszczególnych etapach analizy polegała na ich kondensacji i odnosiła się do procesu selekcji, koncentracji, upraszczania i przekształcania materiału badawczego. Istotę tego procesu stanowiło grupowanie danych w ramach, które były wyznaczone problemami badawczymi. Dane, rozumiane jako zorganizowane, poddane kompresji zbiór informacji, zostały opisane w dwóch tabelach, co pozwala nie tylko zaprezentować materiał zebrany w trakcie wywiadów, ale i zademonstrować, w jaki sposób został on podzielony i przypisany do poszczególnych kategorii tematycznych. Hierarchię konceptualizacji w tabelach ustrukturyzowano zgodnie z rangą ich typowości i popularności. Na tym etapie wykorzystałam analizę komparatywną. Dokonałam porównań badanych osób homoseksualnych jako kobiet i mężczyzn oraz jako odbiorców i nadawców etykiet, co pozwoliło ostatecznie na wyprowadzenie wniosków i uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wyniki badań. Analiza etykiet osób homoseksualnych. Zebrany materiał empiryczny jest dokumentacją subiektywnych sensów i znaczeń etykiet osób homoseksualnych których są oni zarówno odbiorcami, jak i nadawcami. Badani użyli w sumie 67 różnorodnych etykiet. Wtórna kategoryzacja wypowiedzi dała możliwość ukazania różnorodności etykiet oraz wskazania tych, które pojawiały się najczęściej. Omówione zostaną te pojawiające się w trakcie wywiadów tematy, które okazały się wspólne dla całej grupy badanych kobiet i mężczyzn. Jednak z zachowaniem ideograficznego ukierunkowania na jednostkę i uwrażliwienia na kontekst, w jakim każdy z tematów ujawnił się u każdego z rozmówców. Etykiety stosowane w odniesieniu do badanych homoseksualnych kobiet i mężczyzn. Nadanie osobie homoseksualnej nazwy jest podstawą procesu naznaczania. Bycie nazwanym jest jednym z warunków ustanowienia podmiotu w języku. Wszyscy uczestnicy wywiadów zetknęli się z etykietami osób homoseksualnych zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Kasia wspomina o spotkaniach ze znajomymi. W sytuacjach towarzyskich określenie lesba padało z ust moich znajomych. W przypadku badanych mężczyzn, którzy znacznie częściej niż badane kobiety stykali się z werbalnym naznaczaniem, etykiety pochodziły także od obcych ludzi. Cytaty. Główne określenia, z jakimi się spotykałam, odnosiły się do innych osób. Zdarzyło mi się raz albo dwa, kiedy ktoś obcy krzyknął na mnie na ulicy: pedał, Kacper. Ciężko mi znaleźć jakieś konkretne sytuacje, ale chyba najczęściej w przypadkowej rozmowie, czy też zasłyszane od rozmów ludzi w pobliżu. Najczęściej wypowiadały to osoby obce, których nie znam: Jarek. Marek i Janek zasygnalizowali zasygnalizowali kwestie etykietowania w dyskursie publicznym. Podczas rozmów innych osób nieświadomych, że w ich obecności jest osoba homoseksualna, oprócz tego telewizja, radio, prasa, media społecznościowe. Marek. Różnie, te najgorsze słyszałem w mediach i jakoś w dyskursie publicznym. Janek. Bycie przyzywanym to jedna z pierwszych form językowego zranienia, jakich się uczymy. Badani sięgali pamięcią do doświadczeń etykietowania z okresu dzieciństwa i młodości. Tomek zetknął się z homofobicznymi etykietami w domu, był stygmatyzowany przez ojca. Mój ojciec sam nazywał mnie pedałem i ciotą zazwyczaj pod wpływem alkoholu. Szkoła jest środowiskiem naznaczania młodych osób homoseksualnych, o czym świadczą wypowiedzi Izy i Kuby. W przypadku mężczyzn, oprócz agresji werbalnej, na znaczeniu towarzyszyły akty agresji fizycznej. Kiedyś przyzywali mnie lesbą w szkole, gimnazjum, szkolne łobuziaki, a teraz głównie na ulicy przypadkowi ludzie Iza. Kiedyś zostałem opluty i zwyzywany w niewielkim mieście, w którym się urodziłem, przez gościa, który chodził ze mną do szkoły Kuba. Tabela druga zawiera określenia homoseksualnych kobiet, z którymi zetknęli się badani, oraz określenia artykułowane przez osoby heteroseksualne, które są akceptowane przez badane osoby. W sumie na dziewięć wymienionych kategorii żadna nie znalazła się w zbiorze nazw, które są akceptowane w badanej grupie. E tabela druga: etykiety kobiet homoseksualnych w deklaracjach badanych osób. E Określenia, z którymi zetknęły się badane osoby yy, i badane kobiety, to lesba, lejba, pierdolnięta leska, cipoliska, słodziak, różowa. A określenia, z którymi się zetknęły badane osoby w deklaracjach badanych mężczyzn, lesba, lesbotron, pizda, cipa, Homoseksualistka i następnie określenia akceptowane przez badane osoby w deklaracjach badanych kobiet. Lesbijka, osoba homoseksualna, homoseksualna, osoba nieheteronormatywna, nieheteronormatywna. I określenia akceptowane przez badane osoby w deklaracjach badanych mężczyzn. Lesbijka, osoba homoseksualna, osoba nieheteronormatywna. Akceptowane określenia homoseksualnych kobiet w badanej grupie to określenia mieszczące się w kodzie poprawności politycznej. Lesbijka, osoba homoseksualna, homoseksualna, osoba nieheteronormatywna, nieheteronormatywna. Ostatnie dwa określenia nie zawierają członu seksualny, mającego przede wszystkim konotację z seksem, a nie z całością orientacji psychoseksualnej. Tymczasem niemal wszystkie znane badanym etykiety kobiet homoseksualnych to lekceważące i upokarzające epitety nacechowane seksualnie: lesba, leiba, lesbotron, pierdolnięta leska, cipoliska, pizda, cipa. Te dosadne, wulgarne nazwy, pochodzące od osób heteroseksualnych, wywołują u badanych kobiet smutek, złość, a nawet agresję. Uznawane są przez nie za nieadekwatne i krzywdzące. Włącznie z homoseksualistką, kobiecą odmianą homoseksualisty. Najbardziej nie lubię ci poliska no błagam. Nie lubię też pierdolnięta leska kiedyś reagowałam smutkiem i agresją teraz zbywam śmiechem, ewentualnie jeszcze głupszym komentarzem Marta. Kiedy słyszałam lesba lejba krzyczałam, żeby nie używać takich słów Michalina. Badane kobiety rzadko słyszą pod swoim adresem określenia, które tylko aluzyjnie odnoszą się do ich orientacji, nieznacznie konotują ich homoseksualność, np. różowa, słodziak. Z jednej strony nazwy te wydają się nieobraźliwe, bo mogą gwarantować odcięcie się od homofobicznych etykiet, z drugiej strony jednak taka forma nazywania może prowadzić do gąbrowiczowskiego upupienia, w tym wypadku spętania heteroformą. Lesbaci, paci, poliska też się zdarza, ale czasem mówią też miło: o słodziak lub różowa, Kasia. Tego typu etykiety są wyrazem kreatywności językowej, ale również infantylizowania związków między kobietami, gdyż obnażają braki w zakresie leksyki opisującej kobiecą nieheteronormatywność. Wypowiedzi badanych kobiet odzwierciedlają deficyt lesbijskiej podmiotowości w androcentrycznej przestrzeni. Społeczna przezroczystość, niewidoczność lesbijek może być przyczyną tego, że w badanej grupie cztery z sześciu kobiet stwierdziły, że nigdy bezpośrednio nie doświadczyły aktów słownej agresji. Nie mam problemu, bo nikt nie powiedział mi niczego, co mogłoby mnie jakoś urazić. Jak ktoś nazwie mnie niemiło, to zawsze dopytuje się, dlaczego to zrobił, co miał na myśli dokładnie. Bardziej zdenerwuje mnie tekst w stylu Nie wyglądasz na lesbę. Co z kolei jest utwierdzeniem stereotypów. To raczej jedyne, z czym się spotkałam. Magda. Jeśli ktoś obcy użyje jakiegoś wulgarnego czy obraźliwego słowa, to dopytuje się, co miał na myśli, ale też rzadko się z tym spotykam. Iza. Nie ma szału, ale mam skromne doświadczenia z homofobią. Dziwne określenia kierowano w mojej obecności głównie do kogoś innego. Nie. Nikt nigdy bezpośrednio do mnie tego nie powiedział. Michalina. W przekonaniu badanych kobiet homofobiczne komentarze dotyczą przede wszystkim bardziej widocznych społecznie gejów. Nie spotkałam się z niczym gorszym niż lesba. Jeśli ktoś mnie zaczepia z racji orientacji, zwykle to ignoruje. Zaczepki zdarzają się czasem na ulicy, w sytuacji okazywania czułości partnerce, przytulenie, całów, ale bardzo rzadko. Zwykle takie określenia nie są kierowane do mnie, tylko padają w ogólnej rozmowie lub pod adresem gejów. Łatwiej ich zauważyć na ulicy niż lesbijki. Ania. Badani mężczyźni zdecydowanie częściej niż badane kobiety stykają się z etykietami uznawanymi przez nich za obraźliwe i dyskryminujące. Generalnie mam do negatywnych określeń negatywny stosunek, ale wynika to z tego, że jesteśmy w Polsce grupą ewidentnie dyskryminowaną. Negatywne określenia słyszałem pośrednio, ale też bezpośrednio. W tym drugim przypadku, jeśli było to połączone z agresją, nie reagowałem. Często też słyszałem pedał na ulicy od losowych ludzi. W Warszawie już dawno nie spotkało mnie nic niemiłego. Jarek. Tabela trzecia zawiera znane badanym określenia homoseksualnych mężczyzn oraz te spośród określeń artykułowanych przez osoby heteroseksualne, które są możliwe do zaakceptowania w badanej grupie. Badane kobiety i mężczyźni wymienili w sumie 45 znanych sobie etykiet homoseksualnych mężczyzn. Na liście akceptowanych przez nich określeń znalazło się 9: Gej, wymienione przez wszystkich badanych mężczyzn. Homoseksualny, homoseksualista, osoba homoseksualna, nieheteronormatywny, osoba nieheteronormatywna, pedał, branżowy, ciepły. Z tych dziewięciu określeń pięć pochodzi ze zbioru nazw zasłyszanych bezpośrednio w ich środowisku. I mamy tabelę etykiety mężczyzn homoseksualnych, określenia, z którymi zetknęły się badane. Osoby w deklaracjach badanych kobiet: gej, pedał, homoś, gejzer, różowy, słodziak, miękki, ciepły, ciota, pederasta, dewiant, zboczeniec, zjep. I określenia, z którymi zetknęły się badane osoby w deklaracjach badanych mężczyzn: pedał, ciota, gej, ciepły, zboczeniec, homo. Pederasta, pedio, pedryl, dewiant, cfel, homoseksualista, homo niewiadomo, homoś, fagot, ciotka, baba, zwyrol, cipa, gejuch, cieplak, ciepły braciszek, branżowy, luj, degenerat, sodomita, pedofil, przegięty, złamane nadgarstki, Waginosceptyk nieheteronormatywny. I druga część określenia akceptowane przez badane osoby w deklaracjach kobiet: gej, homoseksualny, nieheteronormatywny. I określenia akceptowane przez badane osoby w deklaracjach mężczyzn: to gej, homoseksualista, pedał, osoba homoseksualna. Osoba nieheteronormatywna, branżowy, ciepły. Mężczyźni najchętniej akceptują nadawaną im popularną etykietę gay, która, podobnie jak lesbijka, ma charakter afirmujący. Homoseksualny to termin odnoszący się do zachowania i pociągu seksualnego człowieka, natomiast gay i lesbijka to słowa określające tożsamość, opisujące człowieka świadomego swoich homoerotycznych preferencji. Tymczasem kliniczna etykieta homoseksualista nie jest w badanej grupie mężczyzn uznawana za bardziej opresyjną niż termin homoseksualny. Najlepiej, gdyby na ludzi homoseksualnych mówiło się homoseksualista lub ewentualnie gej i lesbijka. Piotr. Według mnie neutralne są określenia gej i homoseksualista. Jarek. Określenie homoseksualista w odniesieniu do mężczyzn to swoisty marker wykluczenia lub podkreślenia odmienności. Nie znajduje to potwierdzenia w wypowiedziach badanych mężczyzn, którzy co prawda uznają tę ety etykietę za niewłaściwą, ale możliwą do zaakceptowania, niejako usprawi usprawiedliwioną, bo wynikającą z niewiedzy nadawców, których skłonni są poprawiać. Jestem na tyle wyczulony, że określenie homoseksualista mi przeszkadza, bo jest negatywnie nacechowane. Jest to jednak jedno z tych złych określeń, które jestem w stanie zaakceptować, bo najczęściej wynika z niewiedzy ludzi. Staram się poprawiać ludzi na mówienie osoba homoseksualna. Mateusz. Wymienione w wywiadach nazwy to nie neutralne kategorie, lecz nacechowane emocjami epitety. Nieposiadające znaczenia opisowego. Homoseksualni mężczyźni, których one dotyczą, przypisują im funkcję wartościującą. Etykiety ciota i fagot, nawet w pozytywnym emocjonalnie kontekście, są w ich ocenie niedopuszczalną formą autostygmatyzacji, bo legitymizują homofobiczne stereotypy. Jeśli chodzi o nazewnictwo, to gay jest ok i może faktycznie nawet lepiej nie używać ciot ani fagotów, nawet pieszczotliwie, bo daje się przyzwolenie na homofobię i te wszystkie oceny. Maciej. Obraźliwe przyzwiska angażują w sferę emocjonalno-uczuciową badanych mężczyzn, wywołują u nich złość, zażenowanie, smutek. Jak wynika z wywiadów, wśród najczęściej słyszanych pod swoim adresem, a zarazem najbardziej nielubianych, są etykiety pedał i jego pochodne: pedio, pedryl, ciota, zboczeniec, pederasta. Najbardziej nie lubię określenia ciota. Zawsze reagowałem na nie zażenowaniem i złością. Janek. Nienawidzę cioty, pedia i pederasty. Czy te słowa mnie zraniły? Może trochę. A szczerze? Nawet bardzo. Tomek. Marek i Kacper próbują rozmawiać, przekonywać nadawców do nieużywania wykluczających etykiet. Określenia, których nie lubię, to pedał, ciota, pedryl, zboczeniec. Na takie słowa reaguję smutkiem, irytacją, złością, ale także czasem mówiłem, co o tym myślę. Marek. Najbardziej nie lubię określeń pedał, ciota, pederasta. Zwykle reaguję bardzo negatywnie na takie określenia. Staram się nie zachowywać agresywnie, staram się skłonić rozmówcę do używania innych, jeżeli jest skłonny do dialogu, oczywiście. Kacper. Ciekawy jest status etykiety pedał, która w badanej grupie cieszy się bardzo dużą popularnością. Określenie to jako silnie stygmatyzujące służyło w przeszłości do wyrażania odrazy, obrzydzenia wobec homoseksualnych mężczyzn. W badanej grupie pedał wywołuje ambiwalentne uczucia i różnicuje stosunek do naznaczania. Bywa zarazem, w zależności od intencji nadawcy, obraźliwym, jak i nieobraźliwym określeniem homoseksualnego mężczyzny. Tak naprawdę każde słowo może być wypowiedziane obraźliwie i nie. Można powiedzieć do kogoś Ty pedale z miłości i powiedzieć homoseksualista pejoratywnie i obraźliwie. Jarek. Piotr akceptuje określenie pedał wypowiadane pod jego adresem. Pedał gej i zdrobnienia. Nie mam z tym problemu, jeśli słyszę tego typu określenia lub jeśli ktoś tak mówi o mnie. Janek przyznaje, że choć z niechęcią, to jednak zaakceptował neutralność tej etykiety. Neutralnia jest dla mnie pedał, niestety. Analizowany zbiór etykiet homoseksualnych mężczyzn zawiera wyrażenia o wyraźnym podtekście seksualnym, takie jak np. sodomita. Zwraca uwagę, występującą również wśród etykiet kobiecych, subkategoria określeń wulgarnych i obscenicznych. Badani przywołują wyrażenia subkultur przestępczych ciota, ciotka, baba, cipa w ujęciu których homoseksualny mężczyzna przyjmuje bierną rolę. Tradycyjnie przypisywaną w akcie seksualnym kobiecie. W przekonaniu Kuby i Mateusza wulgaryzacja etykiet w funkcji ekspresywnej jest świadomym mechanizmem negatywnego wartościowania rzeczywistości homoseksualnych mężczyzn. Słyszałem już pod swoim adresem najgorsze bluzki od różnych typów jak z Rynsztoka. Byłem oczywiście babą, ciotką, nawet cipą, i to nie jeden raz. Ktoś, kto tak mnie nazwał, myśli pewnie, że w ten sposób oddzieli grubą krechą tych zboczonych sodomitów z wyroli od porządnych ludzi. Kuba. Skąd oni biorą te obelgi Cfel, Lui? Zastanawiam się, czy wszyscy przeszli przez subkultury przestępcze, czy naczytali się lubiewa. Wszystkim męskim homofobom odpala z tą bierną rolą faceta w seksie. Miałem taki epizod, że kumpel ze studiów nazywał mnie żeńskim imieniem. Nie było nic bardziej wrednego i za każdym razem wspominał, jaki to jest aktywny i męski ze swoją dziewczyną: Mateusz. Stosowanie form żeńskich służy pokazaniu, że homoseksualny mężczyzna ma niższy status ze względu na to, że jest kobiecy. Gej nie może być przecież prawdziwym mężczyzną, podobnie jak lesbijka nie może być prawdziwą kobietą, ich płeć pozostaje więc niejasna. Ukazywanie go jako biernego obiektu seksualnego, czyli cwela oraz luja, stanowi dodatkową formę uprzedmiotywienia. Jest to przykład naznaczenia będącego zaprzeczeniem męskiego ideału dumnej podmiotowości. Chodzi o wykluczenie, zbanowanie nas zwnecie i w życiu jako nie Marek. Być zranionym przez mowę, jak twierdzi Judith Butler, to doświadczyć utraty kontekstu. To znaczy nie wiedzieć, gdzie się jest. W takiej funkcji używane jest określenie homo niewiadomo, które zapożyczone z języka łagodnej homofobii jest obelgą i eufemizmem równocześnie. Jeszcze do tych wyzwisk dodałbym homo niewiadomo. Łagodna w homofobia, ale chyba taka jest najgorsza. Zboczeńcy, dewianci, pederaści. Tomek. Właśnie to, co nieoczekiwane w akcie mowy, decyduje o jego mocy krzywdzenia. Mowa tego rodzaju może pokazać komuś jego miejsce, ale miejsce to może się okazać brakiem miejsca. Etykiety służą wyodrębnieniu innego jako obcego, zdyskredytowaniu nieheteronormatywnych mężczyzn jako gorszych poprzez użycie określeń mających wskazywać na ich niski poziom intelektualny i moralny i przedstawić ich jako godnych potępienia, zasługujących na pogardę. Są to inwektywy, czyli obraźliwe słowa, wyzwiska, obelgi i zniewagi, takie jak dewiant, degenerat, zboczeniec, zwyrol, zjeb. Nieraz słyszałem na ulicy pod adresem dwóch gejów, co to za dewianci – lub w sklepie, jak kupują masło i twarożek w spożywczym, czy marchewkę w dzielnicowym zieleniaku, że to zjeby, bo trzymają się za ręce. Mieszkają razem i gotują dla siebie. Zboczeńcy, Marek. Cioty to inna kategoria ludzi, albo w ogóle nie ludzi. Kiedy jestem ubrany bardziej kolorowo i wyciągam swoje najbardziej pedalskie marynarki. To nie ma przebacz. Zawsze usłyszę, że jestem pedziem, który na starość stanie się zdeklarowanym pederastą. Gej pedofil to takie oczywiste wykluczenie. Maciej. W określeniach pedofil-pederasta kryje się nieuzasadnione przekonanie, że homoseksualność stanowi powiązaną z pedofilią patologiczną ekspresję ludzkiej seksualności. Wiele z tych nazw pochodzi z mediów społecznościowych, z fejsa. Heterycy silą się na żałosną twórczość. Mam problem z reakcją na homosia, ciepłego, gejucha, pedryla. To takie stygmatyzowanie z końśliwą ironią. Kuba. Badanie interpretują etykiety gejuch, gejzer, pedio, pedryl jako nacechowane pejoratywnie lub ironicznie. Niektóre z nich mają długą tradycję. Ciepły, ciepły brat. To w historii dialektów polskich eufemizm określający homoseksualnego mężczyznę. Z kolei homoś to etykieta wprowadzona do obiegowej polszczyzny przez Janusza Korwin-Mikkego w debacie z Robertem Biedroniem w 2009 roku. Stosowane wobec badanych metafory odwołują się do negatywnych emocji i uczuć. Metaforyczne modyfikacje nazw fagot – miękki, przegięty, złamane nadgarstki, waginosceptyk – badanie oceniają jako pogardliwe i lekceważące. Czasem mówi się, że ktoś jest miękki albo ciepły w znaczeniu, że potencjalnie mógłby być homoseksualistą. Maciej. Przegięty to takie określenie, gdy ktoś zachowuje się w sposób widocznie przerysowany, egzaltowany. Geje czasem dla zabawy modulują głos lub ruchy aby wyśmiać stereotyp i pokazać, że męskość i kobiecość są odgrywane. Oznaką przygięcia może być złamany nadgarstek, czyli opuszczanie dłoni. Piotr. Reasumując, etykiety osób homoseksualnych to swoista hybryda codziennej potoczności i wysokiego stopnia ekspresywności. Mają one piętnujący charakter, zakreślają subiektywne granice wspólnoty osób heteroseksualnych i homoseksualnych. Uwłaczająca leksyka i opresyjny język stanowią formę przemocy. Dominują nazwy o zabarwieniu pejoratywnym, przede wszystkim konwencjonalne przezwiska lub obraźliwe, kolokwialne, wulgarne określenia wywołujące u badanych upokarzające poczucie, że jest się innym lub gorszym. Dotyczą one przede wszystkim środowiska gejowskiego – Homoseksualny mężczyzna, jak wynika z doświadczeń badanych osób, jest kategorią bardziej pojemną znaczeniowo, jeżeli chodzi o kreację świata społecznego 52 etykiety z tabeli trzeciej niż homoseksualna kobieta 15 etykiet w tabeli drugiej. Stosowane obelgi przybierają najbardziej obraźliwą formę w przypadku homoseksualnych mężczyzn. Znaczenie niektórych nazw jest negocjowane, co oznacza, że określenia takie jak pedał czy homoseksualista są przez młodych ludzi zarówno w zbierze określeń pozytywnych, jak i negatywnych. Etykiety stosowane przez badane kobiety i mężczyzn homoseksualnych. Dewianci mogą istnieć jedynie w społeczeństwie, w którym sami potrafią się określić. Zapytano badanych o samookreślenia, które są ważnym elementem ich życia codziennego. Kasia i Ania proponują, żeby nie powielać homofobicznych etykiet i wzorem praktyk przyjętych w porządku heteronormy, używać wobec siebie po prostu imion. Po prostu po imieniu. Nikt nie wyróżnia jakoś specjalnie heteroseksualnych osób. Kasia. Nie używam zwykle żadnych określeń i nie widzę takiej potrzeby rozróżniania. I nie chciałabym, żeby imi ktoś doklejał łatkę. Lesbijka i gej to są określenia, które są neutralne, ale rzadko ich używam. Najczęściej mówię po prostu dziewczyny, chłopaki, którzy są ze sobą. Ktoś ma dziewczynę, chłopaka, a nie. Nazywanie jest procesem nacechowanym wartościująco. Określenia wskazane wcześniej przez badanych jako przez nich akceptowane są tymi, których na ogół używają wobec siebie. O sobie mówię różnie. Ciepły, gej, homoseksualny. Tomek. Magda i Marta przyznały, że mają problem z jednoznacznym nazwaniem siebie. Może mieć to związek z przezroczystością etykiety homoseksualnej w heteronormatywnej rzeczywistości społecznej. Nie zawsze umiem powiedzieć o sobie, że jestem homoseksualna, dlatego mówię, że jestem z branży. Magda. Czasami w myślach nazywam siebie nieheteronormatywna, jakbym cytowała podręcznik queer, bo nie potrafię znaleźć dla siebie bardziej przyjaznej, osobistej nazwy. Tak mam od wielu lat, chociaż to niesamowite. Nie mam problemu z identyfikowaniem się ze środowiskiem w klubie, koncercie, imprezie. Marta. Przynależność do grupy osób homoseksualnych oznacza poczucie wspólnego losu dewianta. Wyrażanie opinii w liczbie mnogiej jest manifestacją grupowej tożsamości i więzi. Najczęściej mówimy o sobie po prostu gej i lesbijka. Marta. My się już niczemu nie dziwimy, lesba jest po to, żeby nas odróżnić od tych normalnych kobiet. Michalina. Przyjmowanie etykiety dewianta przez osoby homoseksualne należy rozpatrywać w kategoriach zabawy, co w znacznym stopniu pokrywa się z ludycznymi tendencjami obecnymi w codziennym języku ludzi młodych. Ja chyba używam najczęściej określenia gay i myślę też, że jest w miarę neutralne i nie ma aż tak negatywnego zabarwienia, jak te, które wymieniłem wcześniej. Aczkolwiek zdarza mi się używać pedał, natomiast tylko w żartach. Wszystko też zależy od kontekstu i formy komunikatu. Kacper. Wydaje mi się, że nie mam problemu z żadnymi słowami, bo też sama ze znajomymi żartuję sobie z nas i często używam różnych określeń na osoby homoseksualne. Ale wtedy wiem, że to żarty zabawa. Iza. Zdaniem badanych, sens stosowanych w ich środowisku etykiet można zrozumieć tylko w ramach kontekstu, konwencji, gry językowej jako sposobu neutralizacji nieprzyjaznych określeń. Osoba homoseksualna, gej, lesbijka to słowa neutralne. Pedał, lesba, pederasta, ciota to słowa bolesne, gdy używa się ich, by kogoś urazić. Zdarza się, że dzieci w szkole przezywają się, ty geju, żeby poniżyć kolegę. A geje mówią do siebie ty cioto, nie mając nic złego na myśli, Janek. Badani mężczyźni nazywają siebie pedałami, ciotami, w celu dekonstrukcji stereotypu oraz obnażenia jego trywializującego wymiaru. Jest to przejaw przeginania rzeczywistości, celowego przejaskrawiania własnej tożsamości, tworzenia świata alternatywnego. W towarzystwie innych homoseksualistów pedał nabiera innego wydźwięku. Wszyscy jesteśmy pedałami i przeginamy. Możemy się tym bawić. Tomek. Ładunek emocjonalny lesby również nie zawsze jest negatywny. Ważna jest intencja, motywacja. Jeśli wypowiadając się o kimś, szanujesz go, to słowa pozornie słabe, a nawet okrutne wcale nie muszą obrażać. Lubię myśleć i mówić o sobie lesba. Magda. Nie przepadam za określeniem lesba, chyba że używają go moi znajomi w żartach. Ania. Pochodzący z języka heteronormy piętno pedała i cioty, gdy jest nadawane przez osobę spoza branży albo niezaprzyjaźnioną, jest wulgarne, jednak używane między badanymi czy ich bliskimi znajomymi. Może przybrać postać pozytywnego wyróżnienia, stać się neutralnym czy wręcz przyjaznym intymnym określeniem. Wszystko zależy od kontekstu. Niektórzy mówią o sobie autoiranicznie, że są ciotami, pedałami, lesbami, ale z reguły tylko w swym własnym, sprawdzonym gronie i wtedy te słowa nie obrażają, nie są związane z pogardą. Marta. Pedał jest ok, ale mogę go używać tylko ja, mój chłopak i przyjaciele dla żartów. Janek. Dla mnie wszystko zależy od intencji wypowiadanych słów. Miałam ekipę, która pieszczotliwie nazywała się nawzajem ciotami, i wszyscy mówili, że to ok. Maciej. Inne badania potwierdzają wnioski z prezentowanej analizy, że kontekst jest czynnikiem pozwalającym odróżnić, czy w badanej grupie dane określenia pełnią funkcję identyfikacyjną czy stygmatyzującą. Etykieta pedała i cioty artykułowana w gronie homoseksualnych mężczyzn jest mniej upokarzająca. Geje używają określonych etykiet wyłącznie we własnym towarzystwie i automatycznie zmieniają sposób wypowiedzi, jeśli pojawia się ktoś heteronormatywny. Czynnik afektywny odgrywa determinującą rolę. Odgrywa determinującą rolę. Dlatego etykiety gay, homoseksualista i pedał mogą odnosić się do tej samej osoby i jej atrybutu, ale przywoływać odmienny efekt. Zawierają one w sobie potencjalny wizerunek innego, który jest konstrukcją nie tyle na poziomie idei, co przede wszystkim emocji, wpływającej zarówno na formę i treść przekazu. W badanej grupie określenie pedał staje się zwykłe, przezroczyste, nie jest wulgaryzmem, tylko pikantną językową hiperbolą, a ciota to gej przesadnie ekspresywny zgodnie z regułami ciotowskiego przeginania i kampowości gejowskiego slangu. Homofobiczne etykiety odrywają się od intencji stygmatyzowania. Pozytywne przewartościowanie kategorii lesby, pedała, cioty jest tożsame z przekształceniem poniżenia w afirmacje. Próba powstrzymania marginalizującego wartościowania wynikającego z używania etykiet, jest przejawem działania performatywnej władzy, przywłaszczania sobie tych samych terminów, które były dotąd narzędziem opresji. Jest to mechanizm regeneracji, odzyskiwania na nowo, cywilizowania homofobicznego języka. Reclaimed homophobic language. Podsumowanie wyników badań. Konsekwencją etykietowania jest zmiana publicznej tożsamości dewianta. Jego nowy status staje się pierwszym symbolicznym identyfikatorem w interakcjach. W badanej grupie etykiety jako konstrukty wyrastające z perspektywy widzenia świata społecznego homoseksualnych kobiet i mężczyzn doświadczane są przez nich jako naznaczające ich jako dewiantów. Badani interpretują etykiety jako narzędzie dominacji grupy osób heteronormatywnych. Poprzez narzucanie dystansu, wytworzenie poczucia obcości i dezaprobaty. Dla zrozumienia procesu naznaczania istotne jest odwołanie się do warstwy językowo-znaczeniowej. Gordon Alport zwraca uwagę na to, że niektóre określenia rzeczownikowe, dyskryminowanych i stereotypizowanych grup funkcjonują jako negatywne, emocjonalnie zabarwione etykiety natomiast formy przymiotnikowe są bardziej neutralne, bo wskazują na cechy ludzi. Wśród deklarowanych w badanej grupie etykiet przeważają rzeczowniki, które w wersji obscenicznej dotyczą przede wszystkim homoseksualnych mężczyzn. Ze względu na dominację negatywnych i wulgarnych nazw homoseksualni mężczyźni czują się dewiantami w większym stopniu niż homoseksualne kobiety, które występują w badanej grupie z pozycji kogoś, kto poszukuje własnego języka, własnej ekspresji, gdyż jego obecność nie jest w sferze publicznej w pełni zauważana. Brak akceptacji etykiet, z którymi osoby homoseksualne stykają się w życiu codziennym, wynika z ich oporu przed fizycznym i dyskursywnym wykrzykiem. Wykluczeniem. W przypadku etykiet stosowanych wobec kobiet chodzi także w pewnym stopniu o opór przed wymazaniem odmienności, jej przywłaszczeniem i utylizacją. Drugi problem badawczy dotyczył mechanizmów naznaczania badanych kobiet i mężczyzn. Etykiety jako element kreacji świata przedstawionego odzwierciedlają stereotypy, które manifestują dominację heteronormatywnego porządku. Kategorialne postrzeganie badanych prowadzi do przypisywania im pewnych cech w sposób automatyczny. Orientacja homoseksualna wyrażana w etykietach za pomocą cząstki homo ma niejako uogólnioną wartość symboliczną, która kojarzona jest z innymi niepożądanymi cechami. Etykiety zboczeńców i degeneratów, konstruowane przez osoby heteroseksualne, są skutecznym mechanizmem budowania antagonizmu. Dychotomia my oni pokrywa się z oceną dobrzy źli. Nadanie etykiety homoseksualnemu dewiantowi uprawomocnia funkcję heteronormatywności. W spektakularny sposób budowana jest społeczna definicja męskości wbrew lub przeciwko homoseksualności. Badani mężczyźni są określani przez feminizację utożsamianą z biernością seksualną. Zdominowani w sferze seksualnej nie mieszczą się w preferowanej normie męskości, pojmowanej jako niekobieca i niehomoseksualna. Na skutek stereotypów i uprzedzeń, kształtowany jest i wzmacniany wizerunek męskiego sodomity, który ma swoje korzenie w dalekiej przeszłości, nadal jednak zachowuje żywotność. Naznaczające i dyskwalifikujące społecznie etykiety kreują homoseksualnych mężczyzn jako grupę obcych która może stanowić dla grupy swoich zagrożenie normy, np. gej pedofil. Jeżeli chodzi o trzeci problem badawczy, zebrany materiał wskazuje na to, że stosowane przez badanych etykiety mają charakter płynnych i negocjowanych konstruktów. Definiowanie kogoś jako dewianta w badanej grupie rozgrywa się na dwóch poziomach. Naznaczania w obszarze heteronormy oraz częściowej dekonstrukcji naznaczania w obszarze queerowych konwencji. Badani doświadczając w życiu codziennym inwektyw, anektują obraźliwe konstrukty słowne z języka heteronormy i traktują je w sposób subwersywny, wywrotowy, pozbawiając je tym samym negatywnych konotacji. Homoseksualni mężczyźni poddają wewnętrznej kontroli homofobiczne określenia, reinterpretując etykiety dewianta. Negocjują w ten sposób status dewianta na swoich warunkach. Ten swoisty mimetyzm, ludyczne powtarzanie etykiet, Becker mógłby zinterpretować jako początek samoakceptacji statusu dewianta. Badani, co prawda, posługują się etykietami, jakimi inni ich naznaczają jako dewiantów w heteroseksualnym kontekście społecznym, ale to nie musi oznaczać, że nabywają tym samym status dewianta i że w konsekwencji zmieniają swoje interakcje z otoczeniem. Autonaznaczanie w badanej grupie pozwala po prostu przyjąć wykreowaną przez siebie autoidentyfikację. Należy podkreślić, że w przypadku uzyskanych wyników wszelkie uogólnienia byłyby nieuprawnione, gdyż zebrany materiał empiryczny jest ograniczony do niewielkiej, homogenicznej i celowo dobranej grupy młodych osób studiujących i lub pracujących w aglomeracji miejskiej, ze średnim i wyższym kapitałem kulturowym, który wiąże się z zasobem wiedzy i kompetencji w zakresie komunikacji symbolicznej. Kreatywność interpretacyjna w polu kulturowym mogła mieć wpływ na sposób oceny analizowanych etykiet. I to tyle. Po angielsku fagot and dyke as labels. Marioli Bieńko